dobry Państwu, a właściwie to dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym wydarzeniu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Moim i Państwa gościem jest pan dr Piotr Andrzejewski, ekspert Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu, czyli nasz kolega po fachu. Jego podstawowe afiliacje to ISP PAN i Instytut Zachodni. Znamienity ekspert, witam się Piotrze, bo jesteśmy na ty, więc nie dobry będziemy... Cześć, dobry wieczór Państwu. Nie będziemy usztuczniać, natomiast temat jest bardzo ciekawy i nie tylko ciekawy, ale myślę, że istotny z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej i tego, jak Polska musi reagować na to, co się dzieje w najbliższym otoczeniu politycznym, bo dzisiaj porozmawiamy o Niemczech, prawda Piotrze? Dokładnie, Niemcy znalazły się w bardzo ciekawym miejscu. Mamy w tym roku to, co po niemiecku nazywa się Superwahljahr, czyli super rok wyborczy, i on właśnie rozpoczął się 14 marca w niedzielę. To jest jak maraton, maraton polityczny, maraton wyborczy, bardzo długi bieg. I właśnie możemy obserwować przez ostatnie kilka dni pierwsze metry tego biegu i wydarzyło się kilka ciekawych rzeczy. Kilka rzeczy ciekawych, które wywołały w niektórych miejscach panikę, rozgoryczenie, w niektórych euforię. I o tym chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć. Zatem mieliśmy do czynienia z wyborami, w Polsce to jest być może często pomijane, bo jesteśmy państwem unitarnym, nasze województwa nie są aż tak znaczącymi jednostkami administracyjnymi jak niemieckie landy, których też jest 16, tak jak naszych województw. Tam każdy land ma swój własny parlament, ma swojego premiera, ministrów, odpowiada za niektóre polityki, na przykład szkolnictwo czy zdrowie. I to nie do tego, tym się nie zajmuje rząd federalny w Berlinie. Dlatego te wybory są znaczące. I one są też takim barometrem tego, co może nadejść w przyszłości. Zatem dwa ważne landy, Badenia, Wittenbergia oraz Nadrenia Palatynat. Dlaczego mówię ważne? No to są landy nadreńskie o ogromnym znaczeniu gospodarczym. Jak wielkim, to wystarczy porównać PKB wyprodukowane przez Nadrenię, które jest praktycznie zbliżona do całego PKB wyprodukowanego w Polsce. To są zagłębia przemysłowe, technologiczne i przede wszystkim handlowe, połączone bardzo mocno z globalnymi sieciami dostaw. Dlatego bardzo ważne jest patrzenie, co dzieje się w tych landach, ponieważ to wpłynie na politykę ogólnoniemiecką, a to, co wpłynie na politykę ogólnoniemiecką, wpłynie na politykę europejską i światową. No właśnie. Od szczegółu do ogółu. Od szczegółu do ogółu, a ta niedziela ostatnia była istotna dla Niemiec nie tylko dlatego, że tam też jest koronawirus, jak zresztą na całym świecie i Niemcy też się z tym szarpią, ale tam były właśnie te wybory do tych dwóch landów, o których wspomniałeś. I jaki jest wynik i to, jak to możesz interpretować jako ekspert w temacie? Dobrze, znaczy przede wszystkim każdy land ma swoją własną specyfikę i on jakby nie można jeden do jeden przekładać tego, co się tam dzieje, ale to pokazuje niektóre trendy. Na przykład mamy Badenie w Wittenbergie, to jest absolutnie wyjątkowy kraj Federacji Niemieckiej. Dlaczego? Bo tam rządzą od 2011 Zieloni i tam też jest bardzo popularny polityk już starszego pokolenia, Winfried Kretschmann. W Wittenbergii mówimy teraz, tak? Tak, o Badeniu Wittenbergii. O Badeniu Wittenbergii, bardziej na południe, na południowym zachodzie. Tam jest pierwszy zielony premier, Winfried Kretschmann, bardzo popularny. I co jest ciekawe, jest to polityk, który wcale nie jest mu po drodze z ogólnym takim ideologicznym profilem Partii Zielonych, ponieważ on jest po prawej stronie, bardziej jest relatywnie konserwatywnym politykiem. Jest też katolikiem. Bardzo ciekawa postać, wcześniej za młodu w ruchu maistowskim działał, potem uznał to za jeden z największych błędów w swoim życiu. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że jest postacią wybitnie charyzmatyczną i on ciągnie całą Partię Zielonych w tym landzie do góry. No i Badenia Wittenbergia to jest zdecydowane zwycięstwo Zielonych. 32% poprawili swój wynik o 2%, mają też o 11 więcej mandatów w parlamencie regionalnym w Landtagu. To jest naprawdę wspaniały sukces. A to będą mieli niezależny wpływ na region, czy jednak... Nie, to jest... No właśnie o koalicjach powiem za chwilkę. Dobrze, powiem, to byli wygrani, dobrze. Teraz powiem o przegranych powiem. Dobrze, Ponieważ przegranym jest tutaj partia CDU, Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna,
partia Angeli Merkel, Armina Laschet'a, być może przyszłego kanclerza, która zanotowała najniższy wynik w historii w tym landzie, 24%. To jest drugie miejsce, ale jest ten spadek popularności, jest zastanawiający, budzący niepokój, ponieważ no, mamy przecież wybranego nowego przewodniczącego, następcę Angeli Merkel, Armin Laschet, i pytanie jest takie, czy jest to postać, która no, nie wywoła pozytywnej fali wyborczej tutaj. A drugim największym przegranym tych wyborów jest Alternatywa dla Niemiec, AfD, która to jest partia protestu, partia antyestablishmentowa, i ona... Skrajnie prawicowa też, prawda? Też można tak powiedzieć, populistycznie prawicowa, może bardziej bym powiedział, niż no, skrajnie prawicowe to są neonaziści w Niemczech, to jest trochę inny kaliber. Aha, jeszcze trzeba rozróżnić. Tak, to są jeszcze cięższy kaliber. Niemniej jednak przez to, że nie mogą oni organizować wieców, protestów, być na ulicy, tam gdzie są silni, no to poparcie spadło im z 15 do 9%, to jest dramat dla nich, i partia ta nie może się specjalnie odnaleźć, tak? Nie tylko w tym landzie, ale ogólnie też na niemieckiej scenie politycznej w czasie pandemii. Także mamy, i teraz pytanie jest takie, jaka koalicja może rządzić takim landem, prawda? Czy mogą... Czy będą kontynuować z socjaldemokratami, którzy odnotują niskie troszeczkę spadek, czy tam się Niemcy zawsze mają takie kolorowe koalicje, jakąś majską koalicję sygnalizatora świetlnego, czyli tak zwany Ampel koalicjon z zielonymi, czerwonym SPD i żółtym liberałami z FPD na przykład. Mhm. Także wszystko jest teraz możliwe. Najprawdopodobniej będzie to po prostu kontynuacja tego, co było wcześniej, chociaż no, piłka jest w grze bramki, bramek jest więcej niż dwie w tym wypadku, ponieważ Zieloni mogą wcale nie chcieć kontynuować swojej koalicji z CDU, na przykład mogą skręcić bardziej w lewo. To będzie też, jeżeli to się wydarzy, no to będzie oznaczało, że w wyborach parlamentarnych ogólnokrajowych, które będą we wrześniu, też wszystkie scenariusze mogą się wydarzyć. No, a CDU słabnie, Zieloni rosną na sile i nawet pojawiają się takie głosy, że CDU, partia Angeli Merkel, po 16 latach rządzenia nie będzie już potrzebna, że Zieloni mogą zdecydować się na taką koalicję czerwono-czerwono-zieloną z socjaldemokratami i postkomunistyczną Die Linke na przykład. To wszystko powoduje, że to nie jest trzęsienie ziemi, ale to są pewne takie przedwstrząsy na niemieckiej scenie politycznej, która wydawało się oaza stabilności, a teraz nadchodzi czas zmian. Dalej mamy Nadrenię Palatynat, czyli ten bardzo bogaty land. Tutaj socjaldemokrat jest też wyjątkowy, ponieważ tracący w całym kraju socjaldemokraci tutaj utrzymują się cały czas bardzo mocno, 35% aż. 35%. CDU 27, też spadek o 4%. Zieloni niewielki wzrost do 9%. Proszę zobaczyć, jaka jest różnica, prawda? W jednym landzie 32%, tutaj tylko 9% Zieloni. No ogromne. SPD 35%, a w innym landzie 11%. Niemniej jednak tutaj też widać spadek znaczenia AfD, spadek znaczenia AfD, no i tutaj to jest też ten land, w którym CDU, partia Angeli Merkel, jest w opozycji i najprawdopodobniej w tej opozycji dalej będzie. Tutaj Zieloni będą z socjaldemokratami dalej współrządzić. Więc tak wyglądają pierwsze metry maratonu. I wszystko jest ustawione. Jeszcze było ciekawiej, no jest ten biegacz socjaldemokratów. No ta partia jest w pewnym kryzysie, nie może się wybić, ciągle traci na rzecz zielonych. To mówimy o spadkach, że spadli z wyników 20 paru procent, prawda, na 10, 11, 12. Czasami AfD ich wyprzedzała w sondażach. I jakby... Kiedyś nie do pomyślenia. Taka partia masowa przecież robotnicza, kiedyś nie do pomyślenia. Nie do wyobrażenia sobie kiedyś, tak. Dokładnie. I pytanie jest takie, no teraz robią taki dobry, te wybory w tych dwóch landach, z niewielkimi stratami, i jakby to, że utrzymali Nadrenię, no to jest dla nich taki oddech, nie chcę powiedzieć, że to jest wybuch euforii, no ale to jest, robią do kamery wielki uśmiech, udało się, teraz odzyskamy energię i będziemy biec do przodu, prawda? Jest takie troszeczkę zaklinanie rzeczywistości w partii SPD obecnie. No muszą to robić, nie mają innego wyjścia, bo inaczej w innym przypadku się po prostu utopią w tym tyglu politycznym. A słuchaj Piotrze, a Zieloni jakoś się określają jasno, co oni by chcieli
czym się kierować w polityce zagranicznej i jak to można oceniać z polskiej perspektywy, czy to na razie jest tak dużo zmiennych, niewiadomych, że trudno nie, tutaj się bawić? Nie, ogólno to były landy, prawda, a mamy też partie, to były landy, tak. Tak, mamy partie na szczeblu ogólnokrajowym, federalnym i Zieloni mają dość jasno sprecyzowany projekt i trzeba na nich patrzeć, bo to będzie najważniejszy element układanki być może w tym po wyborach parlamentarnych, które będą we wrześniu. I Zieloni, oni z naszej perspektywy polskiej, bo rozumiem, że do tego dotyczy pytanie, to jest moje janusowe oblicze. Są rzeczy dobre, takie jak bardzo radykalny sprzeciw wobec Nord Stream 2, sprzeciw wobec imperialnej polityki Rosji. On wynika z zupełnie innych pobudek niż u nas w Polsce, bo w Zieloni niemieccy oburzają się nie tyle na zajęcie Krymu, co przede wszystkim za złe traktowanie mniejszości, na przykład seksualnych i ruchu LGBT w Rosji. I jakby, ale dla nas jest to, w kierunku rosyjskim jest to bardzo dobry sojusznik, bo to jest jedna z najbardziej antyrosyjskich partii obecnie na niemieckiej scenie politycznej. I właśnie wielki sojusznik przy Nord Stream 2. To jest ta karta, którą należy rozgrywać. Z drugiej strony no, mamy problem, ponieważ jest to partia też o wybitnym rysie antyatomowym. A jak wiemy, w Polsce obecnie trwają starania. Dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki jest we Francji. Dyskutuje się ewentualne francuskie inwestycje w budowę elektrowni atomowej w Polsce. I tutaj Niemcy jasno stawiają, i to Zieloni strasznie lobują za tym, też wyrośli przecież na atomowym sprzeciwie. Ten marsz pochód zielonych i wygrana Winfrieda Kretschmana w Badeni w 2011 roku, to jest efekt Fukushimy. Efekt Fukushimy. I to z tego też wynika taka dość drastyczna decyzja Angeli Merkel o wyłączeniu elektrowni atomowych. No to miało na celu zatrzymanie wyborczego pochodu zielonych i ich zyskiwania w sondażach. No oni wyłączyli sobie te elektrownie atomowe i co z tego? Zieloni tak dalej zyskują, prawda? Więc bardzo kosztowny politycznie ruch i kosztowny energetycznie i gospodarczo. Być może błąd nawet, o czym niektórzy w niemieckiej debacie publicznej wspominają. W każdym razie tak, Zieloni będą być może kluczem dla niemieckiej polityki zagranicznej i tak jak mówię, mają wielocowe oblicze, są tam rzeczy dobre i złe dla naszych polskich interesów. No to ciekawe, a czyli można powiedzieć, że Zieloni w 2011 roku mieli taką sytuację, że mogli powiedzieć, no dobrze, my się nie cieszymy, bo to jest tragedia, ale a nie mówiliśmy, prawda? I na tym zbili kapitał polityczny. Można to tak podsumować? Tak, oczywiście, że tak. Oni podsycają emocje przeciwko energii atomowej i każda usterka będzie wykorzystywana w tym celu. Przecież nie tak dawno, chyba miesiąc temu, prawda, ukazał się jakiś taki dość nieszczęśliwy raport o polskiej elektrowni atomowej, która miałaby niczym Czernobyl całe Niemcy skazić i tak dalej. Jest atomowy strach. Atomowy strach. Na tym się buduje kapitał polityczny. To jest element kampanii wyborczej po prostu. Tak? Polska elektrownia atomowa jest elementem kampanii wyborczej w Niemczech. I bije to są tarabany, bębny wojenne Partii Zielonych. Nawet nie sama elektrownia, tylko dopiero bardzo wstępne plany tej elektrowni. To też jest ciekawe. Tak, dokładnie. To w ogóle było strasznie... Ten raport był naprawdę niepoważny, bo przecież... Współcześnie buduje się zupełnie inne reaktory niż ten, który był w Czernobylu, oni tak... Zupełnie, tak. Zupełnie. Nie ma porównania. Z tego, co eksperci mówią technicznie, to w ogóle nie ma to tak jak porównywać, no nie wiem, zupełnie dwie rzeczy, ogień i wodę, mówiąc tak całkiem. Tak, to jednak postęp jest ogromny, technologiczny postęp jest ogromny. A słuchaj Piotrze, a dobrze, to o tych dwóch landach wspomnieliśmy, rozumiem, one są kluczowe, ale zdaje się, że w Niemczech jest o wiele więcej wyborów w tym roku, tak zresztą już wspomniałeś, że to jest super waliar. Jakich jeszcze trzeba w sądzić innych regionalnych? Ostatnie, tak, i teraz będzie wschód dla odmiany. Będzie w czerwcu, będą odbierane się wybory też takie landowe w Berlinie, który jest oddzielnym landem, w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, czyli tym graniczącym z naszym Pomorzem Zachodnim i Szczecinem, oraz w Turyngii. Odbędą się też wybory. Będą też kilka wyborów takich samorządowych, ale to już może zostawmy to, bo to już wchodzę niezbyt głęboko w szczegóły. Także to będzie taki, nie chcę mówić półmetek, ale właśnie to wtedy będzie mogli zobaczyć, gdzie maratończycy dobiegli na półmetku. No i potem mamy we wrześniu wybory parlamentarne. A i tam właśnie będą, we wrześniu będą wybory w Turyngii razem z wyborami parlamentarnymi. Także jest tego całkiem sporo, jak widać.
I myślę, że będzie to kolejna okazja, żeby się spotkać i powiedzieć jak bardzo rozwojowa jest ta sytuacja. Oczywiście w czerwcu. Dziękuję za tę obszerną wypowiedź. Czy może chciałbyś jeszcze jakoś podsumować swój wywiad? Jeszcze mówiąc, jest jeszcze jeden wątek, o którym chciałem powiedzieć, o tym, kto będzie kanclerzem. Proszę bardzo. Bo już była inna faworytka niby, ale się okazuje, że kto inny jest pretendentem głównym po Merkel. AKK, czyli Annegret Kramp-Karrenbauer, okazał się zbyt mało charyzmatyczny i bez kontroli w partię. Nie pomagało to też, że Angela Merkel cały czas jest na urzędzie kanclerskim. Bardzo długo. No, szykuje się do odejścia na polityczną emeryturę. Dramat i kryzys covidowy to uniemożliwił. Jakby to odejście, bo ona jest takim matką narodu, która jest zestonowany. Spokój i też i taki, on jest też fizykiem bodajże, tak? Czyli ten naukowy, naukowa rzeczowość sprzyja sytuacjom kryzysowym, takie racjonalne, chłodne podejście. Niemniej jednak partia CDU dokonała wyboru zamiast konkurenta bardzo dynamicznego polityka Friedricha Merca, który 20 lat czekał na zemstę polityczną, a Angeli Merkel po tym, jak został odsunięty w roku 2000, w 2000 roku, bo też startował jako kontrkandydat wtedy Angeli Merkel. Ale który, ten Armin? Nie, Friedrich Merz. Friedrich Merz. Znów on potem odszedł z polityki, obrażony do biznesu, dorobił się całkiem niezłej fortuny tam i teraz wrócił. Wrócił na chwilę, no ale teraz musiał znów odejść rozgoryczony. Partia, no to są jednak Niemcy, tutaj liczy się stabilność, kontynuacja. Wybrano następcę takiego kontynuatora polityki Angeli Merkel, Armina Laschet'a. Zrobiono to też patrząc na zielonych, żeby, bo z Friedrichem Mercem trudniej byłoby się dogadać zielonym niż Armina Laschet'em. To jest ważne, to jest taki może ciekawy wątek, właśnie, że ten zieloni są tym papierem lakmusowym, cały czas niezależnie od tego, kto rządzi, już się bierze i kalkuluje ich znaczenie polityczne. No tak, bo to... Armin, i teraz pytanie, czy Armin Laschet i czy on wejdzie, zmieści się w buty Angeli Merkel? Będzie bardzo trudno mu chodzić w nich. No jest to jednak polityk nie tak popularny. W najnowszych sondażach wypada strasznie blado, jeżeli chodzi o jego popularność. I jakby nie można, to też nie jest jego wina, że CDU miała takie, a nie inne wyniki wyborcze w Badenii i na Drenii. Bo tam była sprawa takiej, w ogóle rzadko spotykana w Niemczech, ale korupcyjna, wybuchła. Nagle okazało się, że dwóch polityków CDU brało udział w takim korupcyjnych działaniach maseczkowych, zlecenia dla firm pewnie i potem przekazywanie. To całkiem niedawno tak, było. Tak, dokładnie zaraz przed samymi wyborami. No to o to być może to zadecydowało. I to właśnie w tych landach, prawda, to się działo. Więc, no to musiało się odbić na tym. Tym bardziej, więc to można tych spadków wpatrywać w tym skandalu, korupcyjnym. No jak mówię, w Niemczech relatywnie rzadkim, także to też ma duże oddziaływanie społeczne. No i ten biedny Armin Laschet jakby nie jest winny tej sytuacji, niemniej jednak jego popularność spada. No i teraz pytanie, czy ta spadająca popularność nie spowoduje, że jednak nie uzyska nominacji kanclerskiej ze strony partii. Bo to też jest brak przywództwa w CDU, jest być może źródłem tego spadku popularności. Brak przywództwa. Mamy cały czas kanclerz Angelę Merkel. Nie mamy cały czas kandydata nowego na kanclerza. To, że jest nowy przewodniczący partii wybrany, nie znaczy, że automatycznie będzie kanclerzem. Powinien być, tak? Znaczy najprawdopodobniej z nim zostanie. Niemniej jednak to wcale być nie musi, jeżeli tak dalej będą sondaże wskazywać. Ten spadek z dwóch... No tak, bo nie znamy Pociągnie, prawda? Pociągnie Laschet'a w dół. Tak, z tych zakulisowych tam frakcji nie znamy, jakie są w CDU i różne tam koalicje nieformalne, prawda? Bardzo duża partia, bardzo szeroka partia. A na pewno ma to znaczenie, ale o tym nie mówią, no co zrozumiałe, no więc to ja się zgadzam. Więc naprawdę jest, nie chcę powiedzieć, że to jest kryzys przywództwa, to nie jest kryzys przywództwa jeszcze, ale brak. Tak? Jest pewne, taki tron jest pusty i to powoduje, że no nie ma kierunku obranego konkretnego. Tak? I pytanie jest takie, czy najprawdopodobniej tak będzie, bo to jak mówię, to jest kraj kontynuacji, kraj spokojnego przekazywania władzy, że zostanie Laschet kandydatem na kanclerza i być może w takim razie przyszłym kanclerzem. On będzie potem tym politykiem stojącym na czele największego pod względem gospodarczym państwa w Europie. A coś można o nim powiedzieć? Czy to na razie jest właściwie wielką niewiadomą? Wiadomo, że w ogóle nie wiadomo, czy on zostanie tym kanclerzem, ale
z perspektywy polskiej coś o niej można powiedzieć, czy nie, może nawet wypowiedzi bardziej prorosyjskie albo mniej prorosyjskie niż Angela Merkel, znaczy Angela Merkel nie jest prorosyjska, tylko ostrzejsza. Znaczy w ogóle wątek prorosyjski nie jest aż taki ważny, bo trzeba powiedzieć, że CDU jest najbardziej proamerykańską partią na niemieckiej scenie politycznej. Bo tam też w Niemczech jest tak zjawisko pewnego antyamerykanizmu, powiedzmy, nie takiego radykalnego, jak jest, w części świata. Oczywiście, że jest ono widoczne na lewicy, jest ono widoczne w AfD, jest ono widoczne także w tym takim, w CSU, czyli tej takiej bawarskiej odmianie Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, która jest bardziej prorosyjska niż CDU. No niemniej jednak trzeba powiedzieć, że to jest ten kierunek transatlantycki jest dla CDU czasami wbrew własnemu przecież społeczeństwu, które ufa bardziej Xi Jinpingowi niż Donaldowi Trumpowi. Były takie są badania fokusowe robione. Tak, prawda, mamy autokratę chińskiego i w porównaniu z demokratycznie wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych, któremu nikt nie ufał. Także CDU wbrew swojemu społeczeństwu realizuje kierunek proamerykański, także akurat o to bym się nie martwił w przypadku Laschet'a. Znaczy kim jest Laschet? Prawnik, no to jest już katolik też. Żeby było ciekawiej, no to jest polityk wagi ciężkiej. To już ogromne doświadczenie. Był premierem Nadrenii, północnej Westfalii. Cały czas nim jeszcze jest. Tak, teraz były wybory, no to zobaczymy, co się tam wydarzy. Czy będzie kontynuował? No niemniej jednak jest to z dużym sukcesem, prawda? Tam z dużym sukcesem prowadził tą partię. No i teraz pytanie, czy ten troszeczkę słabszy wynik w tym w Nadrenii Północnej Westfalii go nie obciąży też. Pomimo tego, że nie, tak jak już wspomniałem, to nie jest jego wina, nic złego nie zrobił, naprawdę. Nic złego nie zrobił w tych, nic nie popsuł w kampanii i tak dalej. Więc no, żyjemy w ciekawych czasach i moment, w którym Niemcy są, przyszłość polityczna w Niemczech jest niepewna, no to są naprawdę ciekawe czasy. Dobrze powiedziane. Piotrze, czy chciałbyś jeszcze jakoś podsumować swoją wypowiedź, czy możemy zmierzać powoli ku końcowi tego ciekawego wieczornego wywiadu, twojej prelekcji właściwie? Jeżeli mogę zasugerować, no to tylko obserwujmy, jakie koalicje powstaną w Baden-Württembergu, jak i w Nadrenii-Palatynacie. To będzie pewien prognostyk na przyszłość, ale tak jak mówiłem, maraton się dopiero zaczął. Pierwsze metry przebiegnięte, niektórzy dostają zadyszki, niektórzy już świętują zwycięstwo, pomimo tego, że do mety jeszcze daleko. Także patrzmy za Odrę, co się tam jest dzieje. Jest co obserwować, jest co analizować. Tak, dokładnie. No dobrze, to dziękuję Ci bardzo za Twoją obecność tutaj zdalną z nami. Dziękuję również Państwu, którzy nas oglądali. Dziękuję. Trzymaj się, Piotrze, cześć i do widzenia Państwu. Do widzenia.